Aniu, teraz pójdziemy, wykopiemy ziemniaki. Mamy wczesną odmianę. Aha. Co tydzień urządzamy takie mini wykopki. Jedziemy wozem w pole. Ja już widzę, że to jest taki wóz jak u mojego dziadka. Tak, to jest stary wóz. Tym wozem. Ale jest super ten wóz. Najczęściej transportowaliśmy właśnie ziemniaki. Na koło i siup! O! Dobra. Damy sobie nogi do przodu, gdyż możemy. Mamy taką opcję. Jedziemy. O. Oho, pojechali! Zepsuł się? No, Mietek, nie nawalaj. To Mietek? No, dawaj. Stań, weźmiemy go na pakę. Ojej, Kusia, ty też, tak? Dobrze. Jesteśmy na miejscu. Dobrze, proszę pana. Dzielimy robotę. Ja przesuwam wiadro, wyjmuję ziemniaki z ziemi. Ty dziabiesz. U was się dziabie? Kopie, czy co robi? No kopie. Kopie. Ty dziabiesz. A ty mówisz, jak dziabać. I zbieramy razem. No dobra. Najpierw trzeba chwycić za krzaczek. A, tego nie pamiętałam. I zobacz. Tak, łapiesz tutaj zapędy. Te jeszcze są, zobacz, jeszcze ładnie sobie rosną. To jeszcze nie oszczędzamy, ale... tak? Nie dziabiemy. Nie, dziabiemy, ale jak już obeschną, to właściwie wjeżdżamy wtedy maszyną i kopiemy kopaczką. Oho, ho, ho! I są. O Jezus, patrz. Czerwone. Jarek, dziabnij też tu. Patrzcie, to jest odmiana czerwona, to jest tak cudowny ziemniak, tak smaczny. Na frytki bardzo dobry. Z tego jednego sadzeniaka wyrosło, popatrz ile dużych. Z jednego sadzeniaka, no. Z jednego ziemniaka. Tak, to trzeba delikatnie dziabać, żeby ich nie udziabać. Może być może niektórzy z was dopiero się dowiadują, skąd się ziemniaki biorą, że nie ze sklepu w siatce. Wczesną wiosną Jarek przygotowuje pole pod ziemniaki, rozsypuje obornik, no wiesz, czyli jedzie z gnojem, z rozrzutnikiem. Później to trochę przeoruje i w to sadzi te ziemniaczki. Także naturalny nawóz. Z tymi ziemniakami to jest tak, że dziennie musimy wykopać około 20 kg. I też angażujemy do tego gości, żeby oni też wiedzieli, w jaki sposób to, co jedzą, trafia na stół.